Pierwszy raz je spotkałyśmy, to chyba było 1 listopada, jeśli dobrze pamiętam. A jeśli wy nie pamiętacie, to przedstawiam po raz kolejny Olga Stachwiuk i Małgosia Mazurkiewicz. Witamy nasze serdecznie. Kobiety z klasą. Witamy serdecznie. Dajcie. Od razu się wszystkie wyprostowałyśmy. Tak. Kobiety z klasą. Rączki złożone. Dziewczęta, prawie 2 miesiące minęły od naszego ostatniego spotkania. No, to też był piątek, nie? Gdzieś tam po drodze, też był piątek. Gdzieś tam po drodze miałyśmy się spotkać. Nie doszło do spotkania niestety. Co się wydarzyło? Oj, to były 2 miesiące ciężkiej pracy. Intensywnie. I teraz powinnam zapytać, no coś ty? Tak, przeszłyśmy przez sesję czarno-białego kina. Były to sesje z lat 20. i 30. i po drodze była sesja pod tytułem Kobieta z okładki. I nasze bohaterki grały rolę celebrytek. Może przypomnijmy tym wszystkim osobom, które nie wiedzą, czym się zajmujecie i jakie sesje robicie, co robicie, dlaczego i dlaczego z takim sukcesem. No więc od tego roku zaczęliśmy projekt Kobieta z klasą. Projekt jest adresowany do wszystkich kobiet, których uważają, że są brzydkie. Na zdjęciach nie mówimy o życiu. Nie, więc stworzyłyśmy taki projekt właśnie po to, żeby uświadomić im samym, że tak się nie dzieje, że przychodząc do nas, pracując z nami na planie, są w stanie odwrócić tą sytuację i spostrzec samą siebie w innej roli, w innej odmianie. I to jest niebywałe, to jest piękne. Także te wszystkie tematyczne sesje, które prowadzimy od początku roku, zaczęłyśmy od sesji Jestem jaka jestem, później była sesja właśnie Gwiazdy czarno-białego kina, no i ostatnia nasza sesja Dziewczyna z okładki, którą też tak patrzę sobie w podgląd, widzę Małgosię i Olgę, które są do siebie zwrócone kolankami, tak sobie myślę, wiesz co, Monia, może my sobie pójdziemy, po prostu dziewczyny sobie same porozmawiają. My sobie pogadacie. A my sobie pójdziemy na pierożka. Mówicie, że działacie już od roku, więc to jest idealny czas na podsumowanie pierwszego roku działalności. No, stały się te babki bardziej świadome siebie, swojej kobiecości. Bardzo żałujemy, że nie możemy ich zaprosić tutaj. Myślę, że te komplementy, które słyszałyśmy pod swoim adresem, pod swoim własnym adresem, gdzie kobiety, oglądając później siebie na zdjęciach, mówiły, że no nie wierzę, to naprawdę ja, naprawdę to jest pani. Myślę, że też świadczy o tym fakt, że panie, które przyszły na pierwsze spotkanie, są jakby z nami do teraz, że one przychodzą co miesiąc, że korzystają z tych innych tematów i od nowa jakby w innych odsłonach dalej siebie odkrywają. Koleżanka jedna, która przyszła, nawet ostatnio mówiła, że bardzo mi dziękuję, że ją namówiłam na tą sesję, no bo w zasadzie stwierdziła, że to chyba najlepsza rzecz, jaką dla siebie zrobiła i że jej syn, który patrzy na te zdjęcia i patrzy na tą mamę taką trochę inną, jakby dostrzega to, że było warto, że jakby, że ona znowu w siebie uwierzyła i pięknie wychodzi na tych zdjęciach i sama się sobie podoba. My będziemy oglądali w tle, jako komentarz do naszych rozmów, zdjęcia właśnie z tych sesji. Także nasi widzowie będą mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ty jesteś fotografką. Dobrą, bardzo dobrą. Kobiecą. Kobiecą, tak. Kobiet, tak. I ponieważ my sami się wybieramy na taką sesję. No miejmy nadzieję, że w końcu się wybierzemy. O, już są zdjęcia, więc możecie troszeczkę poopowiadać o zdjęciach, kochane. No więc to jest nasz pierwszy taki moment, kiedy przygotowujemy się do sesji Gwiazdy czarno-białego kina. Wprowadzamy te kobiety tą rozmową, dlaczego te kobiety w tamtych czasach wyglądały tak, a nie inaczej. A dlaczego tak wyglądały, a nie inaczej? A to jest dobry temat, ponieważ to był okres wojenny, kiedy ta płeć musiała być wyeksponowana maksymalnie. Kobieta musiała być kobietą, żeby mężczyzna, będąc na wojnie, oglądając to zdjęcie swojej wymarzonej kobiety, chciał do niej wrócić, chciał marzyć o niej, więc musiała być taka trochę wyidealizowana. Tu właśnie dziewczyny szykują się do sesji. Bardzo, bardzo dziękujemy przy okazji pani Agnieszce i pani Magdalenie, które współpracują z nami na tych sesjach. Ile kobiet wystąpiło przy tej sesji? W sesji wystąpiło 8 kobiet i tak jak widzimy były piórka, były takie pozy. To była taka kobiecość. Strona właśnie tej kobiecości musiała pojawić się na planie. Ale rzeczywiście te zdjęcia są bardzo mocno właśnie stylizowane i powracające do tych fotografii, które my gdzieś tam widzimy. Znanych też aktorek, prawda? Kina. Więc super to wyszło. Nie było problemu z wyciągnięciem tej kobiecości na zewnątrz, bo my kobiety
jesteśmy teraz takie, no jednak różnimy się od tych kobiet z lat 20. No nie, tak? Da się ukryć, założyłyśmy dżinsy, chodzimy na co dzień w spodniach. No ja ostatnio się dowiedziałam, że chodzę jak chłopczyca. Tak? Podobno. Tak? Powiem chłopczyca tak, albo ponieważ jestem po Akademii Teatralnej i tak wracając myślami wstecz do tamtych czasów, kiedy szkolono aktorów za moich czasów, kobiety musiały do Akademii Teatralnej chodzić tylko i wyłącznie w spódnicach. Jeżeli któraś z nas przychodziła w spodniach, dziękowało się nam i wypraszano nas z sali. No proszę bardzo, krótka piłka. Pytałyśmy dlaczego? Dlatego, że kobieta chodząca w spodniach zmienia właśnie styl chodzenia. Więc później grając królową będzie chodziła w sukni królewskiej, ale tak jakby chodziła w dżinsach. Ja bym proponowała waszemu wykładowcy w 20-stopniowym mrozie przyjść sobie w spódnicę. Znaczy, na taki mądry. Że spódnice bywały różne, przecież wielowarstwowe, ciepłe, to też... Jasne, to niech sejdzie do sklepu i kupi. Dobrze. To była jedna sesja, a kolejne sesje? Kolejna była sesja dziewczyna. Dziewczyna z okładki. I tam wcielałyśmy się w rolę. Panie reżyserze. Panie reżyseru. No, mamy kolejne zdjęcia jeszcze z tej pierwszej sesji, dobrze, i lecimy sobie, no fantastyczne, tak, a to właśnie, co to jest? Wracając do męskiego looku tak zwanego, wzięłyśmy również taki element ubioru Marlene Dietrich, czyli męski garnitur, mocno takie kobiece elementy, czyli świecące biżuteria, piękne fryzury i uśmiech, czarujący uśmiech z tamtych lat, który nam w sumie kojarzy się z tamtymi latami. Tu koleżanka po sesji stwierdziła, że nawet w dniu ślubu tak pięknie nie wyglądała i tak się nie czuła jak gwiazda. Także. Jeszcze nawiązując do tego wcześniejszego zdjęcia, zobaczcie, ubrałyście kobietę w marynarkę. Podejrzewam, to był pełen garnitur, tak? Tak, tak. A ile kobiecości wyłoniłyście w tym stroju? Cudowne. O, jakie to piękne. Przepiękne są te zdjęcia, ale mnie zastanawia sam fakt, sam proces zmiany i tego, jak wy widzicie, na kogo stylizujemy. Czy to się wyłania w czasie rozmowy, czy pojawia się kobieta i wy już widzicie? Bardzo spontanicznie. Nie, to akurat właśnie Oleńka, która była niepewna bardzo swoich możliwości, ale jak widać na planie była absolutną gwiazdą. Więc są takie gesty, klucze, są takie kluczowe elementy, które nam się kojarzą z fotografią z tamtych lat, bardzo statyczną. Tutaj też jest praca w grupie, więc wszystkie dziewczyny są jakby niemal jednocześnie w jednym pomieszczeniu, w międzyczasie są malowane, czesane, ale niemniej jednak, kiedy jedna stoi na scenie i my jej udzielamy jakichś wskazówek, to te inne tego słuchają. One po którejś osobie już jakby same czują się ekspertkami i mówią teraz ramiona w dół, teraz stań tak, a teraz zrób tak, więc to jest tak, że jakby puszczają między nimi też jakieś takie i jakby stajemy się taką zwartą grupą, która jedna drugiej pomaga i dają sobie same wskazówki. Nie ma takiej atmosfery, że ktoś się wstydzi, wiecie, że teraz ja muszę wyjść i lepiej nie patrzcie. To jest jakby tak w takiej atmosferze robione, że one wszystkie się otwierają. Czyli i tak najgorzej ma pierwsza. Ale wszystkie chcą być pierwsze, wiesz? Tak, tak. Ale to jest ogromny sukces, słuchajcie, że taka kobieta wychodzi, która jest fotografowana, czuje się komfortowo, kiedy 12 innych na nią patrzy, tak, prawda? Tak, to jest w ogóle niesamowite. Bo... Ale też bardzo cenimy właśnie tą pracę zespołową, kiedy każda wychodząc do środka i mówi, no rzeczywiście z tamtej strony było łatwiej doradzać i pomagać. Tak, tu troszeczkę inaczej się czuję, ale niemniej jednak no jest każda gwiazdą. Znaczy ta druga sesja była troszeczkę inna, ale w tej to było bardzo ważne, żeby każda odczuła to ciepło, gwiazdorstwo, ten błysk, ten glamour właściwie. Kiedy ty uśmiechałeś się jak milion dolarów. Olga, ty jesteś fotografką. Dlaczego tak bardzo jesteś zafascynowana tymi kobietami właśnie? Dlaczego obrałaś sobie kobiety jako główny cel? Zdradzę, że w tym roku zaczniemy tą męską wersję, czyli będzie ten projekt Double Men, gdzie będziemy pracować z mężczyznami. Dlaczego kobiety? Dlatego, że wydaje mi się, że w takiej codzienności, gdzie widzimy te kobiety, która pierze, prasuje, jest zapracowana, miliard jakichś obowiązków i tak naprawdę każda z nas gdzieś tam po części traci swoją twarz. Gubimy tą swoją kobiecość. Przestaje być ciekawa dla samej siebie. I to jest niesamowite. Później, kiedy mówimy komplement, zwróć uwagę, jak reagujemy na te komplementy. Tak, ja? No mam Boże, ja? Co ty? To opuszczamy wzrok, tak. I skąd taka reakcja? Dlaczego? Nie możemy docenić tego, że ktoś nas pięknie dzisiaj, na przykład jutro albo wczoraj widzi.
Dlaczego? Mhm. Właśnie ta reakcja skłoniła tak, to, nas do tego, to otrzymywanie że... komplementów w ogóle też nieraz staram się ćwiczyć. Wesołej organizuję w pierwsze piątki miesiąca babskie wieczory w Stowarzyszeniu Sąsiedzkim i jedna sesja taka była, że w zasadzie przez cały wieczór ćwiczyłyśmy otrzymywanie komplementów, żeby nie powiedzieć, no nie, wiesz, no, to, dlaczego mi to mówisz, tylko dziękuję i jakby przyjąć to za fakt, że tak jest, prawda? Mhm. Więc to jest ogromnie ważne, żeby w siebie wierzyć, no po to chyba to robimy. Dlatego ta druga sesja, o której też, nie druga, przepraszam, trzecia sesja, o której będziemy rozmawiać, dziewczyna z okładki, no to była zupełnie odmienna sesja, znaczy odmienna, no był inny temat zupełnie. Inny charakter. Jeżeli tutaj kobiecość, miękkość, te wszystkie gesty, takie bezdotykowe, aczkolwiek strasznie kobiece, to tam chciałyśmy wydobyć no taką celebrytkę z każdej, mm-hmm. cokolwiek to znaczy, no bo nasze pojęcie o celebrytach też jest tak, bardzo, tak. bardzo jakieś takie sztucznie kreowane, myślę, że w naszych głowach. Chciałyśmy zrobić to też w formie zabawy, żeby ta celebrytka była taką celebrytką, wiecie, taką zmanierowaną, taką po prostu mega celebrytką, znaną z tego, że jest znana. Mamy zdjęcia z tej sesji, prawda? Tak, tak, tak. Zaraz będziemy je oglądać. Na którą sesję? To jest jeszcze poprzednia sesja z tego, co się domyślam, więc chciałabym, żebyśmy zobaczyli już celebrytkę kolejną. Super. Rok, tak, właśnie naszych celebrytek. Chciałyśmy pokazać... taki troszeczkę zakłamany ten świat, sprzedawany dla nas, dla takich kowalskich, znaczy piękne kobiety, które, znaczy ale tak to sobie mówimy, że ta kobieta tak od sobie na basen futrze, codziennie przecież szampanem wychodzi, jak sobie mąż gdzieś tam się pluska. Kochanie. Żeby mąż. Mąż pewnie za granicą. Bardzo dziękujemy Villa Wesoła Park, która gościnnie nas bardzo, bardzo przyjęła sympatycznie. Także w ich wnętrzach robimy fantastyczne wnętrza. Także każdy z tych kobiet rzeczywiście poczuło się jak... Ja się tu wcielałam w rolę pokoju, żeby jakby pomóc celebrytkom poczuć się celebrytkami i nawet trzymając tacę z winem mówiłam do pań, może jeszcze łyczek za tatusia. I one czuły się wtedy takie dowartościowane, no i takie no, celebrytki, no. No właśnie, szukałyśmy tej twarzy. Za chwilę będzie kilka kadrów, na których poproszę tam przez chwilę się zatrzymać. Mm-hmm. Właśnie, to nasza celebrytka daje wywiad. Czyli jest mocno przerysowany. A ja tą panią obok skończyłam. Ja miałam tam wiele ról. Czyściłam basen, sprzątałam, odkurzałam, byłam dziennikarką. Ale zobacz, jaki skok w karierze. Spokojnie. Tak, nawet byłam godna temu, żeby podtrzymywać celebrytce lustro. Żeby tak, mogła to jest się... takie właśnie cenimy bliski kontakt, mam do siebie dystans. Gdyby celebrytka miała opowiadać o sobie, to powiedziałaby, mam do siebie dystans. I to właśnie to jest ten obrazek tego dystansu. I za chwilę będzie obrazek bodajże, o właśnie, cenię sobie takie domowe kolędowanie. Tak. No proszę, nie udało się w roli dziennikarki. Nawet śpiewałam, jak mi zagrali. Ja tak się w ogóle zastanawiam, która z dam, z celebrytek pozwoliłaby pokojówce usiąść na tej samej ławce, wiesz, tutaj to... No właśnie, to trochę... ale te celebrytki może też nie do końca są takie... Myślę, że one nieraz też mogą być samotne, więc nawet takiej pani pozwoli temat. Usiąść, może tak się do końca do mnie nie zwróciła tak przodem, mowa ciała była i odmienna, ale myślę, że i celebrytki szukają bratniej duszy. Także... Oglądałyście film Służąca? Nie. Obejrzyjcie. Dobrze. Fantastyczny. My wiemy, jeden, nie? Jeden my coś wiemy. Naprawdę, obejrzyjcie film fantastyczny, a propos pokojówek. Szczególnie ty, Małgosiu. Tak, będę musiała wiedzieć, jak to jest. Was ogromnie zaskoczy. I będziecie wiedziały, która. Z obiadkiem pewnym. Tak. Dobrze, powiedzcie, czy do takich sesji ciężko namówić kobiety, albo do których łatwiej? Bo jeżeli rzucacie temat... Na przykład kobieta z okładki, czy kobieta właśnie z stylu retro. Chyba nie ma czegoś takiego. Mija rok, jak było na początku, a jak jest teraz? To, że zastrzeliłyśmy ich pytania, jeszcze nie odpowiedziały na moje. Pomaga mi. A więc po kolei, więc wracając do pytania. Ona mnie w ogóle nie słucha, po prostu. Jak dynka netkę. O, kolejne pytanie do dziewczyny.
Czy trudno namówić na jakąś sesję? Myślę, że na początku każda z kobiet chciałby zobaczyć siebie w takim wydaniu pięknym, wręcz no, przepięknym. Właśnie stąd ta kolejność tych sesji, kiedy jestem jaka jestem, później gwiazdy czarno-białego kina. To wszystko starałyśmy się jakoś tak gramotnie wymyślić i wydaje nam się, że udaje nam się to. Więc były gwiazdami, były zakładki kobietami. Teraz czas na jakąś odmianę. I kolejna sesja, którą proponujemy kobietom w styczniu, to będzie odwrotność siebie. Fantastyczny pomysł. Czyli jeżeli widzimy, że kobieta jest delikatna, miękka, to będziemy ją przerabiać na zupełnie inną... Monia w ramonesce na Harley. Od razu mnie korci zapytać, jakie byłoby przeobrażenie Agnieszki do takiej sesji. A czemu ty cały czas znasz? Jestem bardzo ciekawa. Bo ty już chyba je znasz, tak? Ja sobie znam, tak. Dziewczyny, widziałyście ją w jakichś tatuażach, tak? Z tego, co dobrze pamiętam. Mówiłyście i w skórze? W skórze, czy? W glanach, tak. W glanach. Tak. Taka odwrotność delikatności. Ale zrobiłybyście wtedy jakąś zmianę z włosami na przykład, tak, na czarne? Jakiś irokez? Tak, tak, myślę, że był irokezik. Tak, 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 tak. Ja się piszę, tylko jestem bardzo ciekawa, co nasze kobiety myśliły. Masę pierścieni srebrnych. Agnieszka, a to my ciebie zapytam, a ty siebie inną, jaką widziałabyś? Właśnie nie, żadną. Nie widzę siebie inaczej. Jestem, wiesz, ja jestem tak sama ze sobą w styczności, że wszystko jest... Jesteś inna, różna. Myślę, że gdyby mnie to pytanie zadano, to też nie widziałabym, jak no, ja mogłabym dokładnie. Być inna. No nie wiem, zakonnica. Ale kiedyś chciałam być zakonnicą. Aha, czyli nic, to na księdza. To może japońska nastolatka, jak one się nazywają? Tak. Tak, tak. Tylko wiesz, nie nastolatka, bo tutaj to... No. Może taka w mundurze. A może na wojskowo właśnie. Tak. Na planie bardzo często gościmy dziewczynę, która jest na co dzień właśnie w strojach mundurze, wojskowych. Tak. I ona kiedy zakładała na siebie te sukienki, mówiła, o Boże, to jest niebywałe. To jest niezwykła odmiana, że awansowałam z glanów i munduru wojskowego na jest tak odwrót. Piękne sukienki. Wiem, w czym się nie widzę. No. W landrynkowatości. O, Barbie! Wiecie, o co mi chodzi? Po prostu w jakiejś różowościo... Mamy słuchaj. Trzymamy za słowo Agnieszkę, to będzie wydanie świąteczne. Tym razem musi się udać. Tak, przyszło mi kolejne pytanie do głowy, zastanawiam się, Olga fotografuje, Olga da się kiedyś sfotografować? To samo miałam pytanie zadać, no. Ja myślę, że to byłby idealny materiał. Tak, to by był materiał. Ja bardzo lubię, ja jestem zawodoaktorką, także takie odmiany, myślę, że przypisane też do mojego zawodu, ja bardzo chętnie, dlatego ta pasja moja aktorska, myślę, że tu pomaga kobietom. Prawda, Małgosia? Tak, Małgosia też nie bardzo z takim pewnym dystansem podchodziło do tego, ale myślę, że to jest świetna nie, zabawa. Mi sprawia to naprawdę dużą przyjemność i jakby nawet mi nieraz żal, że jeszcze jest tyle kandydatek i ja muszę gdzieś tam z boku, więc to wciąga, wiecie, to te tematy kolejne. No też jest fajnie, że tych tematów jest tyle, że te sesje jakby się nie powielają, że już jakby przyszłam na jedną, już mam z głowy i już, bo co miesiąc jest co innego i w zasadzie od nowa odkrywamy się znowu w innej pozie i znowu kawałek siebie i znowu z innej strony i to myślę, że po to wymyśliłyśmy to, żeby to był taki roczny proces, żeby on złożył się w taką jedną całość. Żeby kobiety widziały ten proces, oglądając swoje zdjęcie jako dokument. No o tym, że tematy się nie powielają, dowiemy się zaraz po krótkiej przerwie, bo nasze dziewczęta wpadły na fenomenalny pomysł, na który chyba jeszcze nikt nie wpadł wcześniej, prawda? Nie śmiej się, że burczy mi w brzuchu. W takim razie zapraszam na krótką przerwę, idę coś szybko zjeść i wracamy już za chwilę. Zobaczmy.